Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I naszą audycję rozpoczynam od hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku. Hala, no już widać budynek, no i czas na wyposażenie tej hali. E, tak, budynek chcemy oddać do użytku we wrześniu tego roku. E, trwają prace, które polegają na tym, by Został on jak najlepiej wyposażony. W tej chwili, oczywiście, trwają prace budowlane w środku. Natomiast zamówiliśmy już sprzęt sportowy i wyposażenie do. Naszej szkoły. Dostawę oraz dostawy tego sprzętu wykona firma, która wygrała przetarg. Planowany termin dostawy to sierpień tego roku, tak by we wrześniu dzieci młodzież mogły korzystać z naszej sali. Łączna wartość zamówienia to 250 tysięcy złotych, i zamówienie podzieliliśmy na te. Takie trzy części, czyli dostawa do sali sportowej. Tutaj pojawiły się piłki, skrzynie gimnastyczne, stojaki, ale także w ramach budowy sali przewidzieliśmy mniejsze sale, czyli na przykład siłownie, sale fitness, gdzie znajdą się właśnie te urządzenia, które będą służyły dzieciom i młodzieży. Tak jak wspomniałem, budujemy już od jakiegoś czasu naszą halę. Koszt inwestycji to 8 milionów 800 tysięcy złotych, z tego 3,5 miliona złotych to środki pozyskane z zewnątrz. A jeżeli już jesteśmy przy sporcie, no to teraz sport dla trochę starszych, ale też i dla młodszych, bo musimy powiedzieć o kortach tenisowych, zadaszonych kortach tenisowych, które powstało obok plaży miejskiej, przy ulicy Parkowej w Ełku. Panie Prezydencie, no kilka dni już te korty działają, jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest bardzo duże, być może nawet trzeba będzie te korty wydłużyć czas ich funkcjonowania, godziny, natomiast bardzo nam zależało na tym, by w Ełku powstały korty, o które post Stulowali mieszkańcy Ełku już od kilku lat. Zdecydowaliśmy się na budowę trzech zadaszonych kortów. Stanowimy tutaj przewagę konkurencyjną. Dla innych miast sąsiednich pieniądze niech pozostają w naszym mieście. Ta inwestycja została zrealizowana za kwotę 2 751 000 złotych z dofinansowaniem 900 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Korty są czynne przez 7 dni w tygodniu, mogą z nich korzystać. Euczanie. mamy również do wypożyczenia sprzęt niezbędny do grania w... って。 I, e, oprócz hali wybudowaliśmy też budynek szatniowy, z którego mogą korzystać e, tenisiści. No i warto wspomnieć, że te korty to są całoroczne korty. Tak, to są całoroczne korty, dlatego jesienią, od jesieni do wiosny nie trzeba wyjeżdżać e, do innych miast, żeby uprawiać ten sport. Szkółki sportowe, też w tenisowe w naszym mieście funkcjonują i będą mogły korzystać e, z tych kortów. Ja tylko dodam, że wcześniej wybudowaliśmy przy e, stadionie korty tenisowe, e, ziemne, otwarte, z których na co dzień korzystają Ełczanie i nie tylko, bo przyjeżdżają również sportowcy z innych miast, by grać w tenisa. Także kto co woli i na jakiej nawierzchni chce grać, w jakim środowisku, tak o tak, to ten może sobie wybrać, czy kryte korty, czy korty powietrzne. No i zostajemy przy temacie sportowym, ale teraz są nagrody i wsparcie dla sportowców. Do końca czerwca można składać wnioski o przyznanie stypendiów tak. za szczególne osiągnięcia Dwa razy w roku przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Yy... Na te stypendia przewidzieliśmy w bieżącym roku 206 tysięcy złotych w zasadzie na nagrody i stypendia. Stypendia jest formą wsparcia zawodników oraz trenerów. Takiego wsparcia, które umożliwia, który umożliwia wszechstronny rozwój sportowy. Zależy nam na tym, żeby wspierać utalentowanych sportowców, którzy mają już wymierne wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, ale także wspierać trenerów, którzy wykonują wspaniałą pracę z młodymi zawodnikami. Przyznajemy także nagrody za, jedno, za konkretne, może nie jednorazowe, ale konkretne osiągnięcia, uzyskanie tytułu mistrzowskiego w zawodach. Przyznajemy także wyróżnienia te wnioski w tej chwili na stypendia można składać do 30. Czerwca w tym roku już przyznałem 33 stypendia, 7 nagród, 2 wyróżnienia i kolejne czekają na przyznanie naszym euckim sportowcom, z których jesteśmy dumni. Przy okazji życzę sportowcom startującym w najbliższych różnych zawodach powodzenia. A teraz przejdźmy do wakacji. Pierwszy tydzień takiej wolny już zupełnie od szkoły. Pogoda nam dopisuje, co prawda dziś się trochę popsuła, ale wczoraj no, było fantastycznie i przedwczoraj też. Woda w jeziorze ciepła. A jaka propozycja miasta jest dla dzieciaków, które wypoczywają tu wełku? Przede wszystkim chciałbym prosić o rozwagę w korzystaniu z kąpieli w jeziorze czy w rzece. Ta ciepła woda prowokuje do kąpieli nie tylko w wyznaczonych miejscach, ale również w innych. I wieczorami. E, bardzo proszę o korzystanie z e, wyznaczonych kąpielisk. E, i by podchodzić do wody z rozwagą. Ale jak co roku nasze instytucje sportowej kultury przygotowały ofertę wakacyjną, Między m.in. półkolonie w parku, w parku wodnym. Jeszcze są wolne miejsca na drugi turnus od połowy lipca i na trzeci turnus od końca lipca. Są to, jest to oferta, w ramach której przewidziane są z dziećmi, z dziećmi zajęcia w wodzie, zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe, koszt 500 50 zł od dziecka w ełckim centrum kultury szkole artystycznej ostatnie wolne miejsca na Półkolonie świat kolorów. Pierwszy turnus rozpoczyna się 2 lipca, a wolne miejsca są jeszcze na drugi turnus od 16 lipca tutaj koszt 120 zł. No i wakacje w Kiniejewskiego Centrum Kultury, gdzie centrum kultury nasze kino zaprasza na seans od 1 lipca do 31 sierpnia. Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła zapisy na lato w kolorach książki Dzieci i młodzież mogą wypoczywać z książką od 29 lipca do 9 sierpnia. No i lato w muzeum, wtorki na kolejce zaprasza nasze muzeum do skorzystania w ten czas wakacyjny z cyklu czterech wydarzeń, które będą się odbywały we wtorki od 10 do 14. Będzie to między innymi polegało na odkrywaniu najdawniejszych dziejów w Ełku, warsztaty archeologiczne, EtnoEOK, wakacyjne bąki, no i warsztaty garncarskie. I tutaj jest wstęp wolny, ekowakacje w Centrum Edukacji Ekologicznej, ale tam już się miejsca skończyły. Do tego jeszcze bardzo dużo stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie na wypoczynek wakacyjny i letni. Także zachęcamy do korzystania. Zachęcamy również do odwiedzenia, chociażby muzeum. Tam wspaniała wystawa Ełk po kolei, czyli tak. historia Ełku ściśle związana z koleją. Widział Pan już tę wystawę? Tak, wystawę warto odwiedzić. I co e... największe wrażenie zrobiło? O Przed... tak zapytał. E, przede wszystkim w naszym muzeum które funkcjonuje, można powiedzieć, już od nie, niezbyt długo. Można zobaczyć zaskakujące elementy związane z historią miasta. Mnie przede wszystkim zawsze zaskakuje kunszt wykonania poszczególnych elementów czy eksponatów, ale warto przyjść zobaczyć tę historię trochę w nietypowy sposób. No i warto chociażby zobaczyć, jak wyglądał dworzec całckiej Kolei Wąskotorowej w latach 70. -tych. 70 -tych. Jest taka tak. makieta. Jak to się zmieniło od tego czasu? Zapraszamy Ełk po kolei w Muzeum historycznym Wełku. Zapraszamy, można cały czas zwiedzać. A teraz powiemy o, o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, bo już 198 umów podpisał pan z organizacjami pozarządowymi na realizację różnych zadań. Tak, Ełk jest miastem ludzi aktywnych, kreatywnych, mądrych i cieszę się, że stowarzyszenia, fundacje, kluby mają bardzo ciekawe pomysły na realizację przedsięwzięć, które aktywizują mieszkańców Ełku w różnych obszarach. Czy to będzie kultura, czy to będzie sport, turystyka, kultura fizyczna, ekologia, polityka społeczna, wolontariat. W każdym z tych obszarów wspieramy naszych mieszkańców, dając możliwość wszechstronnego rozwoju. I bardzo cieszę się, że podpisaliśmy osobiście podpisałem prawie 200 umów z przeznaczeniem prawie 1,7 mln złotych na te inicjatywy, które służą właśnie Euczanom w różnych częściach naszego miasta. I na zakończenie jak zawsze najważniejsze wydarzenia które nas czekają w tym tygodniu. Zacznijmy może od sportu. Turniej streetbola 3 tak, na 3. Jedenasty Ogólnopolski turniej streetbola odbędzie się w sobotę 29 czerwca na naszym stadionie miejskim imienia Stefana Marcinkiewicza. Rozgrywki będą prowadzone w kategorii open drużyny męskie lub mieszane. Drużyna może liczyć właśnie trzy osoby, plus ta jedna osoba rezerwowa. Zgłoszenia przyjmowane są do jutra do czwartku. Przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody finansowe, ale to nie wszystko, ponieważ w ramach naszych działań zapraszamy na aktywną kolejkę, kolejna rower, rower na kolejkę. To są mazurskie perełki, Muzeum Historyczne, właśnie 29 czerwca, też o godzinie 10. Zaprasza na to ciekawe wydarzenie. Na trasie wycieczki będzie można zobaczyć kilka przykładów wiejskiej architektury, która zostanie omówiona, a także architektury z przełomu XIX i XX wieku. Serdecznie zapraszam. Ilość miejsc ograniczona. Warto wcześniej zakupić bilet i wziąć udział w tym bardzo ciekawym wydarzeniu. Do tego oczywiście zapraszam do korzystania z naszych, z naszych obiektów, z plaży. I proszę jeszcze raz bardzo serdecznie o rozwagę o rodziców, rodziców dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Naszym gościem był Tomasz Andrukiewicz, prezydent Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.